Witajcie. Przepraszam za pewne utrudnienia, ale w wyniku poszerzania pola wolności obywatelskich, czyli swobody słowa, wypowiedzi, religii, niemiłościwie nam panującej ekipy katolicko-komunistycznej, czyli jak nazywamy ich pieszczotliwie kato, pato, komuny, PiS, zeszliśmy do podziemia. A tak, na poważnie, awaria prądu. Ale nasze serca nie są wyłączone, nasze serca są pełne wdzięczności i zaufania do Boga. I dzisiaj najpierw oddamy Jemu chwałę w takich warunkach podziemnopolowych, a potem porozmawiamy więcej na temat tego, co Bóg w swoim słowie objawił na temat wyborów, jaką władzę popierać, a której podziękować. Ale najpierw to, co najważniejsze, czyli soli deo gloria, tylko Bogu chwała. Rozraduj się w nim i wywyższać go chciej.
byśmy do jego bram z dziękczynieniem. U jego tronu oddajmy cześć. Byśmy do jego bram z uwielbieniem. Radosną Bogu śpiewajmy pieśń. Rozraduj się w nim, w tym Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. W tym Zbawicielu, rozraduj się w nim i wywyższać go chciej. Rozraduj się w nim, w tym Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. W tym Zbawicielu, rozraduj się w nim i wywyższać go chciej. O sprawiedliwości i prawie. Wspomnę o sprawiedliwości. Obok i ciemność wokół niego. Sprawiedliwość prawo podwaliną jego tronu. Ogień przed nim kroczy i trawi naokoło nieprzyjaciół jego. Bóg króluje, raduj się ziemio, weselcie się wyspy nowie. Bóg króluje, raduj się ziemio, weselcie się nogie. Jego błyskawice oświecają świat. Zobaczyła go ziemia i zadrżała. Góry jak wosk topnieją przed Panem i władcą wszystkich dzieł. Bóg króluje, raduj się ziemio, weselcie się wyspy nogie. Bóg króluje, raduj się ziemio, weselcie się wyspy nogie. Światło niech wschodzi dla sprawiedliwego, a dla ludzi prawego serca radość. Weselcie się sprawiedliwi Panu i wysławiajcie Jego święte imię. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy nogie. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy nogie. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy nogie. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy nogie. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy nogie. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy nogie. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał.
chwał. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wtedy przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Z aniołami przyjdzie On zabrać Kościół swój. Tak jak obiecał, przyjdzie wziąć swój wierny lud. Odgłos trąb towarzyszyć będzie mu. O, alleluja, o, alleluja, o, alleluja. Coś w Polsce dzieje się dobrego i wielkiego. Zobaczcie, w jednej z głównych rozgłośni, chyba to był Radio Z, czyli media głównego nurtu polityk, który kandyduje jako ta wersja opozycyjna, mówi w studio takie słowa. Tak cytuję z pamięci. Z PiS-em jest jak z Kościołem katolickim. Mówią piękne słowa, a potem zapraszają męską prostytutkę na plebanię. Naprawdę. Toś dzisiaj, sobie zobaczcie na tych tam, nie wiem, czy to na Onecie, czy w Wirtualnej Polsce, czy w Interii, gdzieś w którychś z tych mediów takie słowa, zresztą u mnie na Twitterze macie źródło, jakbyście chcieli sobie przeczytać, czy ja nie zmyślam. Normalnie w głównym obiegu jest to, co myśmy mówili 30 lat temu, 20 lat temu, 10 lat temu, 3 lata temu. Teraz to dociera masowo do milionów Polaków. Dlatego podziękujmy Bogu, że żyjemy w tak niezwykłych czasach dla Polski i módlmy się o Polaków, o rozum, by rzeczywiście potrafili wyjść poza emocje, pokierować się rozumem i zmienić Polskę. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nas wysłuchujesz, że te modlitwy tysięcy Twoich dzieci w Polsce od kilkudziesięciu lat. Daj nam zmianę. Wyzwól naród z ciemności. Złam potęgę zła religijnego nad Polską. Spraw, by znowu Twoje słowo, by Twój Syn, Jezus Chrystus, znowu jaśniał w Polsce. Że to się zaczyna dziać na naszych oczach. Daj nam mądrość, byśmy umieli świecić, byśmy umieli pokazywać drogę w ciemności, tak jak nam nakazałeś w swoim słowie. I przede wszystkim modlimy się o naszych rodaków, abyś otworzył im oczy na prawdę i żebyśmy teraz wykorzystali ten czas, zarówno międzynarodowy, jak i tu w Polsce, czas wielkich zmian, do tego, by zmienić Polskę tak, by rzeczywiście każdy czuł się wolny i żeby niewola, ucisk, zarówno ten katolicki, jak i ten socjalistyczno-komunistyczny, złamały się nad Polakami. Prosimy Cię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego dobrego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, Panie. Dzięki Ci, Panie, za ten czas zmian, za to, że jesteśmy w tym czasie fermentu, że ludzie muszą zastanowić się nad tym, kogo wybrać i kogo poprzeć, że zaczynają myśleć o tym, czy aby Kościół, którym są, jest tym Kościołem, który się podoba Tobie. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy być właśnie głosem, który dociera do Polaków. Dzięki Ci, Panie, za to, że coraz więcej osób może usłyszeć Twoje słowo. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty nieustannie przy nas trwasz i że dajesz nam mądrość. Proszę Cię, Panie, o to, żeby ten głos, który dzisiaj będzie niesiony w świat, żeby doszedł jak najdalej, żeby jak największa liczba naszych rodaków go usłyszała i żeby jak największa liczba naszych rodaków podjęła mądrą decyzję co do przyszłości naszego narodu. O to Cię proszę, proszę, Panie Boże. Amen. 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 Słuchajcie, no nie mamy slajdów dzisiaj, ale mamy Biblię, dlatego wiecie, ja tak z tą elektroniką to ostrożnie, a słowo pisane, papierowe, no to naprawdę, że tak powiem, inkwizycję przetrzymało, stosy i tak dalej, także trzymajmy się papierowej wersji. Tydzień temu mówiłem, czy zadałem wam najpierw pytanie, a potem pokazywałem w Biblii, jaka jest odpowiedź, jakim najważniejszym kryterium Bóg ocenia narody i ich władzę polityczną.
I wyszło nam zarówno z Dziejów Apostolskich 17 rozdział, kiedy apostoł Paweł przemawia do politycznej elity Aten i potem w liście do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł mówi, jak mamy się modlić o polityków, o królów, o władców, wychodzi nam taki bardzo jasny obraz dwóch kryteriów. One w rzeczywistości są bardzo bliskie, ale jedno od strony negatywnej, drugie od strony pozytywnej. Czyli Bóg patrzy na władzę państwową i my powinniśmy tak oceniać władzę państwową właśnie pod kątem tego, czy kieruje naród ku bałwochwalstwu. Pamiętacie, apostoł Paweł ostrzega, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Nie da go się w tabernakulum zamknąć. Nie? Czyli jeśli jakiś naród idzie w kierunku bałwochwalstwa, no to Bóg będzie go karcił. Jeśli jakiś rząd popiera bałwochwalstwo, no to Bóg nie da narodowi błogosławieństwa. Jeśli chrześcijanin ma wybór bałwochwalcy, czy nie bałwochwalcy, czy mniejsi bałwochwalcy, ma jasny wybór. Czyli pierwsze kryterium, czy władza państwowa wspiera bałwochwalstwo, fałszywą, odstępczą, wrogą Bogu religię i trzyma ludzi przez to w ciemnocie duchowej. A drugi, praktycznie pokrewny, to jest, czy pozwala spokojnie żyć, pobożnie żyć chrześcijanom. Czy pozwala głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. To są te dwa kryteria, które Bóg dzisiaj stosuje w ocenie rządów, dzisiejszych rządów, rządów w sąsiednich krajach i na całym świecie. I dlatego, kiedy my pytamy się, jak zagłosować, no to jest główne kryterium. Czyli na mniej bałwochwalczą, jeśli nie mamy do wyboru chrześcijańskiej władzy, nie? Czyli władza, która popiera bałwochwalstwo i zabobon, jest zła i chrześcijanin nie powinien przykładać do tego ręki. I drugie kryterium, jaki jest stosunek władzy do wolności głoszenia Ewangelii, czyli do wolności religii i wolności słowa. Czy jest neutralny, w ogóle tam to zostawia i tam niech się ludzie nawzajem kopią i tak dalej? Czy też stoi na straży wolności słowa i daje każdemu takie prawo i go chroni? Czy też prześladuje tych, którzy głoszą Ewangelię, czyli zabiera narodowi wolność słowa i religii? To są te dwa podstawowe kryteria, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, zejdziemy do kryteriów następnych, tylko pamiętajcie, że one są niższe w porównaniu z tym kryterium głównym, bo cel główny to jest, aby narody doszły do poznania prawdziwego Boga. To jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich, ale w tymże 17 rozdziale jest werset 26, gdzie mowa jest o polityce zagranicznej, czyli o granicach. Nie? Zobaczcie. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. I granice ich zamieszkania. Czyli Bóg dał narodom granice. No oczywiście w świecie grzechu, i to wiemy z autopsji, z historii, z kultury, wiemy także z Biblii, będzie to oznaczało konieczność obrony granic. Czyli zadaniem dobrego rządu jest obrona granic. Nie? No ale to jest jeszcze troszeczkę za, że tak powiem, małe kryteriów. No bo w jaki sposób bronimy swoich granic? No ktoś powie, straż graniczna. No tak, dobra odpowiedź. Straż graniczna też. No ktoś następny powie, wojsko. Wojsko polskie. No tak, też dobra odpowiedź. Też wojsko powinno chronić granic, powinno być dobrze wyposażone i tak dalej, ale ktoś jeszcze powie, zaraz, ale i Straż Graniczna i wojsko muszą mieć właściwe morale, bo jak będą tylko dla pieniędzy, no to będą żołdakami, najemnikami. Jak nie będą mieli właściwej odwagi, będą tchórzami i tam rzucą wszystko i uciekną i będzie tak jak armia włoska, burdello i tyle, nie? Pamiętacie Franciszka Dolasa? No to cały świat się z tej armii śmieje do dzisiaj nawet, nie? Czyli potrzebna jest nie tylko sama tam ilość lów, czy tam kaliber, elektronika, to wszystko bardzo fajnie, ale potrzebne jest morale, nie? Teraz jak dać narodowi morale, mając
fałszywą religię. No można, można budować nienawiść do innych i wtedy w jakiś tam sposób pobudzić. No ale patrząc na to, co Bóg chrześcijan chce, to chyba trzeba trochę w inny sposób zrobić. Ale skieruję was też, bo sprawy wojskowe oczywiste, że powinniśmy mieć silną armię, silną straż graniczną. Oczywiście trzeba bandę, która sprzedaje wizy na masową skalę i ściąga nielegalnych uchodźców, niekiedy też terrorystów, no to trzeba odsunąć od władzy, to jest oczywista oczywistość. Ale zobaczmy jeszcze jeden aspekt polityki obrony granic. Ona jest przedstawiona, ten aspekt jest przedstawiony w Ewangelii Łukasza, na przykład 14 rozdział, wersety 31-32. Rozumiem, że nikt mi nie może pomóc czytaniem wersetów, no to już tam już sobie jakoś poradzę, ale daję wam chwilę na otwarcie tekstu biblijnego. Łukasz 14:31-32. Albowiem który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Czyli król jeszcze musi myśleć, nie? Musi mieć też dobry wywiad, no ale to są wszystko oczywistości. I 32 werset, zobaczcie. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Czyli, żeby mieć bezpieczne granice, tu Jezus daje ten przykład, potrzebujemy dwóch rzeczy. No armii silnej, no ale praktycznie, żeby ona wystarczyła, musielibyśmy mieć najsilniejszą armię na świecie. No to już tam troszkę nam daleko, cokolwiek byśmy nie kupili teraz na, tak, że tak powiem, na CITO. Ale oprócz armii jest jeszcze co? Co ma strzec granicę? Dyplomacja. Dyplomacja. Nie? Te dwie rzeczy. Armia i dyplomacja, czyli polityka zagraniczna, dobre relacje z sąsiadami, z możnymi tego świata, z różnymi, wiadomo, przewidywanie trendów geostrategicznych, geopolitycznych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważny według Jezusa aspekt obrony granic. No i teraz pamiętacie, był taki czas, gdzie tu takie przejęzyczenie zrobiłem, gdzie z poziomu dyplomacji poprzednich ekip, tak się tam druga ekipa naśmiewała, że mówiła, że to są dyplomatołki. Nie? Dyplomatołki, czyli jakieś półgłówki niezborne, które nie potrafią realizować polityki zagranicznej. Dzisiaj mamy u władzy sprytnych ludzi, którzy miliardowy biznes na, że tak powiem, osłabianiu naszych granic robią, sprzedając wizy. Ale mało tego. Czyli to już nie są dyplomatołki, no bo oni czeszą kasę, organizują przerzut, filmowców z Bombaju nawet sprowadzają, żeby się do Stanów, że tak powiem, tam jakoś nielegalnie dostali. Oczywiście z polskimi wizami, no już tam nie za darmo, $5000 za sztukę i tak dalej. To wszystko wiemy. Ale jeszcze celowo lub ze swojego matolstwa, no to już wy sobie musicie odpowiedzieć, skłócają nas regularnie ze wszystkimi sąsiadami. Zobaczcie, Niemcy chcą już wprowadzać te z powrotem punkty graniczne. Już mówią, że Polska jest największym krajem przerzutowym tych nielegalnych pisowskich emigrantów, ale stało się coś gorszego. W Lublinie parę dni temu był prezydent Ukrainy Zełenski. Nagrodził dwie osoby za pomoc Ukrainie, chyba dziennikarkę TVN i przedstawiciela akcji jakichś humanitarnych różnych, pomocy też tam wojskowej i tak dalej, znaczy dla wojska tam walczącego, pomocy cywilnej. I nie spotkał się z nikim, ani z miejscowych tych włodarzy rządowych, ani oczywiście też z Warszawą, z Dudą, który tak się no, demonstrował swoją przyjaźń i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, nic z tego nie wyszło. Czyli PiS nie tylko, że bandyckie formy stosuje, jest dyplobandytami, a nie dyplomatołkami, to jeszcze do tego skłócił Polskę ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi. Nie?
No, jeszcze teraz może spróbuje skłócić nas ze Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy, to jest naprawdę dość, że tak powiem, to tam są giganty intelektu, jak zrobić na wspak, jak zrobić źle. Mieliśmy wymarzoną sytuację geopolityczną, Polska znowu wróciła do centrum gry, znaczenie Niemiec spadło, Polski mogło wzrosnąć, już dzisiaj wszystko przegrane. Pokonaliśmy dziejową przepaść dzielącą nas od Ukraińców właśnie przez to, że 80% narodu zaangażowało się w pomoc Ukraińcom, szczególnie przyjmując ich kobiety, dzieci, tu 3 miliony uchodźców. W świat poszła niesamowita wiadomość, wszędzie byliśmy sławni. Dzisiaj PiS i to potrafiło zmieszać z błotem. Wizyta w Lublinie prezydenta Zełenskiego o tym świadczy. I ja oczywiście nie mówię, że po stronie ukraińskiej nie ma złej woli, czy nie jest ich wina, ale my wybieramy rząd polski, nie ukraiński. Dlatego mówimy o polskim. Czyli nie tylko wojsko, ale i morale wojska, nie tylko wojsko i morale, ale i polityka międzynarodowa. Dam przykład Dubrownika. Nie? Każdy, kto tam widział albo zdjęcia, albo był, no to wie, jakie silne mury. Wydaje się, że to taka potęga militarna. Nic bardziej dalekiego od prawdy. Rzeczywiście mury silne, ale załoga wojskowa była zwykle jakaś tam na poziomie takiej lepszej policji czy czegoś takiego. Dubrownik nie miał wielkiej armii, ale miał niesamowicie skuteczną dyplomację. I oczywiście ich metody były różne i niemoralne też. Ale chlubią się tym, że u styku imperium, bo tu wiecie, imperium otomańskie, muzułmanie, praktycznie całe Bałkany zajmują, a oni taki, że tak powiem, pryszcz w tym świecie muzułmańskim, a z drugiej strony oczywiście świat zachodni. I oni tak lawirowali, że mniej więcej mieli autonomię aż praktycznie do czasów Napoleona. Także zobaczcie, można nie mieć armii, ale mieć bardzo dobrą dyplomację. Może nawet Szwajcaria jest troszeczkę podobna. Oczywiście ona ma jakąś tam armię, powszechny system i tak dalej, takie, że tam i morale dobre, ale gdyby tam Hitler chciał, to by ich tam pokonał, no to nie, tego nie chciał, bo dyplomacja, bo Szwajcaria była potrzebna jako takie miejsce spotkania walczących stron i też, że tak powiem, lokowania skarbów różnych i tam łupów wojennych, także dyplomacja. Nie? Czyli nie powinniśmy tylko patrzeć, ile mamy tam armat, samolotów i tak dalej, ale ogólnie, jaka jest nasza pozycja w świecie, jakie mamy sojusze, jakie są relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami, jak to wszystko wygląda. Nie? Czyli pokazuje, że wyciągnięcie takiej prostej, jednoznacznej, o, ci są dobrzy, bo akurat tam kupili to czy tamto, a ci są źli, bo tam zrobili taki film czy coś takiego, to jest za proste. Musimy troszeczkę głębiej zajrzeć, że tak powiem, w temat i dopiero wtedy mam nadzieję, że każdy z nas wyrobi sobie wniosek. Kaczor Donald kiedyś był, teraz mamy wybór praktycznie między tymi dwiema siłami, Kaczyński i Tusk. No i każdy musi w jakiś sposób to ocenić. Z polityki tej ochrony granic przechodzimy do drugiego ważnego elementu, tylko pokazuje, że najważniejszy to jest ten aspekt duchowy. Bóg patrzy duchowo. Czy szerzą bałwochwalstwo i ciemnotę i czy zwalczają biblijnych, ewangelicznych chrześcijan. To jest ten, że tak powiem, warunek najważniejszy, a teraz schodzimy na bardziej, można powiedzieć, selektywne, praktyczne warunki. One będą wychodzić różnie. Raz Kaczor, raz Donald będzie tu lepiej wychodził. Teraz idziemy do polityki wewnętrznej, czyli do wymierzania sprawiedliwości, wymierzania narodowi sprawiedliwości. To nie będzie łatwe. Pamiętacie taką dość znaną scenę, jak król Salomon zaczyna swoje rządzenie, no to zaczyna się drapać po głowie, mówi, nie dam rady, za głupi jestem. No i woła do Boga. Przede wszystkim daj mi mądrość. I Bóg właśnie mówi, że nie prosiłeś o złoto, nie prosiłeś o wielką armię, prosiłeś o Bożą mądrość. Dostaniesz ją w sposób nadmiarowy w stosunku do każdego człowieka na ziemi. A do tego dostaniesz i tamto.
I rzeczywiście największe imperium dla Żydów to było właśnie w czasach Salomona. I bogactwo, i polityka międzynarodowa, i wszyscy tam się zjeżdżali, żeby się uczyć. I ogromna armia, i prosperita, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ta pierwsza scena, że przychodzą dwie kobiety, jedno dziecko martwe, drugie żywe. Kto jest, czyje jest które? I on ma rozsądzić. Przecież nie wie. Nie było kamery. Nie widział, co się działo w nocy. Jedna matka przydusiła dziecko i ono niestety zmarło. Druga zaopiekowała się tak, że przeżyło. Która jest, które dziecko jest której matki? Nie? I pamiętacie, co Salomon zrobił? Zrobił test. Mówi, weź teraz miecz, mówi do swojego jakiegoś jednego z oficerów i rozrąb to dziecko na pół i daj im po połowie. Będzie sprawiedliwie. No to ci się już przygotowują, a wtedy ta prawdziwa matka mówi, nie, nie, nie zabijajcie tego dziecka, oddajcie jej, tej wyrodnej. No i co Salomon mówi? O, to jest prawdziwa matka, oddajcie jej dziecko. Nie? No to, wiecie, Salomonowy wyrok. Piękna, piękna historia. To pokazuje, że to jest trudna rzecz sądzić sprawiedliwie. To nie będzie łatwo. Nie? Zobaczmy najpierw do Biblii ten nakaz. 13 rozdział listu do Rzymian z Nowego Testamentu, jeden z kluczowych wersetów na temat, jak powinna władza polityczna funkcjonować. Rządzący bowiem, czytam od trzeciego wersetu z 13 rozdziału, nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Ona jest bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. To jest oczywiście dużo dyskusji na ten temat, czy wszelkiej władzy, na przykład jakieś tam Hitlerom, Stalinom, Kaczyńskim, czy wszystkim trzeba, że tak powiem, wszystko, co oni każą, to robić, czy też jest coś takiego jak obywatelskie nieposłuszeństwo, czy jest coś takiego jak niezgoda na niesprawiedliwe prawo i tak dalej, i tak dalej. Tej dyskusji nie będę teraz toczył. Jedynie chcę pokazać, żebyście zobaczyli sobie, weźcie, wróćcie do tekstu, ile razy jest pokazanie roli władzy jako sługi Boga. Macie już swoje obserwacje? Krótki werset, nie? Znaczy krótki fragment, kilka wersetów. Ile razy sługa lub służba u Boga się powtarza? Przynajmniej trzy, nie? Czyli coś jest ważnego w tym, nie? Zobaczcie, z tej przypowieści, jak tam Jezusa chcieli przyłapać z tym denarem, czy płacić podatki Cezarowi, czy nie, nie? Tak chcieli go na gniew władzy rzymskiej, że tak powiem, wypuścić faryzeusze. Jezus odpowiada, oddajcie cesarzowi co cesarskie, a co boskie Bogu, nie? To taka fałszywa interpretacja tego, że są jakby dwa światy równoległe, nie? Jeden jest cesarski, czy tam królewski, polityczny, a drugi jest ten boski i one się do siebie, że tak powiem, mają nie wtrącać. Ten świat ma być tu niezależny od Boga, a ten no, jest jakiś tam świat, ten boski, duchowy, zależny od Boga. To jest bzdura. Tu, zobaczcie, jest mowa, że władza polityczna jest na służbie u Boga. Czyli ona ma realizować Boży plan, Bożą wolę. No bo w jaki sposób władza ma ocenić, co jest dobre, a co złe? Zobaczcie, tutaj kluczowym tym, że tak powiem, wyróżnikiem jest, że
zło trzeba karać, a dobro nagradzać. W jaki sposób władza ma to poznać? Co, ustawę se napisze? Większość zdecyduje, co jest dobre? A może mniejszość mądrych? Nie? Nie, to Bóg decyduje, co jest dobre, a co złe. Nie? Czyli władzę oceniamy po tym, czy w polityce wewnętrznej, sądowniczej, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, stosuje boskie kryteria moralności, czyli tego, co Bóg w swoim słowie, nie biskup czy papież w kościele, bo to absolutnie nie ma nic wspólnego z Bogiem, żeby to było jasne. Mniej więcej ta moralność zawarta jest w kilku przykazaniach, nie w 10, bo część przykazań dotyczy relacji człowiek-Bóg i one nie dotyczą państwa, ale część, nie kradnij i tak dalej, nie? Nie cudzołóż, nie zapraszaj prostytutki na plebanie, nie? No to takie tam do życia już takiego bardziej ziemskiego, nie? Się odnosi, nie? Czyli tak w pewnym uproszczeniu pokazujemy, że moralność, którą realizuje państwo, ona wypływa z Biblii właśnie mniej więcej, tak w dużym przybliżeniu, z 10 przykazań. Mówię oczywiście w pewnej takim uproszczeniu, skrócie i symbolice. I tu się zgadzają wszyscy w cywilizacji zachodniej. Oczywiście w cywilizacji turańskiej, czyli dzikiej, ten co Pax Mongolica, czyli Pax Genghis Khana, który teraz Kościół katolicki przez swoją głowę, nie ma to nic wspólnego z Chrystusem, papieża Franciszka głosi, to tam powiedzenie czegokolwiek przeciwko woli władcy, tam następuje ubóstwienie władcy. W Rosji jest to samo, że car jest Bogiem, nie? Czyli car zmarszczy brwi, jak to nasi wieszczowie mówili, jego pułki idą i niszczą, grabią, gwałcą i tak dalej, nie? Że nie, dobro, które Bóg powiedział, że jest dobrem i zło, które Bóg powiedział, że jest złem, ale widzimisię cara czy Genghis Khana jest prawem ostatecznym. To jest antycywilizacja antychrysta, bo właśnie taka kiedyś będzie w przyszłości. Czyli podsumowując, mamy ocenić, czy w polityce sądowniczej, w polityce wymierzania sprawiedliwości, dana władza kieruje się Bożymi standardami i wprowadza je, oczywiście nigdy to nie będzie doskonałe, to wiem, wprowadza je w czyn, czy też je nagminnie, bezczelnie, ostentacyjnie łamie i mówi ludowi, nie ma pańskiego płaszcza i co nam zrobicie. Zobaczmy kilka wytycznych z innych tekstów Pisma, w jaki sposób władza ma wykorzystywać, czy realizować tę misję nagradzania dobrych i karania złych. Zobaczmy. Przypowieści, Księga Przypowieści jest największym rezerwuarem tego typu myśli. Tylko kilka wam pokażę. Zobaczcie trzeci werset z 21 rozdziału. Wykonywanie sprawiedliwości i prawa. To już teraz w tej nowej wersji, nie? Ale tak jest w Biblii. Przynajmniej w tej protestanckiej. Nie wiem, sprawdźcie, jak jest w katolickiej. Wykonywanie sprawiedliwości i prawa. Milsze jest Panu niż krwawa ofiara. Zobaczcie, to mówi do Żydów Bóg. Że porządek wewnętrzny, sprawiedliwość wewnętrzna, wymierzanie prawa jest ważniejsza niż nawet prawdziwe, rytualne te ofiary Starego Testamentu. Czyli jak ważne jest to w ocenie, czy dana władza rzeczywiście stosuje moralność biblijną, czyli dobro odróżnia od zła i ściga bandziorów, a nagradza, czy przynajmniej zostawia w spokoju ludzi uczciwych, sprawiedliwych, czy też na wspak. Inaczej mówiąc, dzisiaj zrób sobie taki test. Przyjeżdża do ciebie policja na twoją działkę, jeśli masz domek, albo puka do domu policja, jeśli mieszkasz gdzieś w bloku, wynajmujesz i tak dalej. Co czujesz? Spokój? O, fajnie, przyszli mnie ostrzec, że może tam, że tak powiem, nie będzie prądu za chwilę, albo że tam się alert RGBC czy tam coś, że będzie huragan, posprzątać rzeczy. Czy może chcą mnie przestrzec, że tu grasuje jakieś bandzio. Co czujesz?
kiedy dzisiaj widzisz policjanta na progu swojego domu, to będziesz wiedział, jaką masz władzę. Czy taką, która nagradza sprawiedliwych, uczciwi ludzie mogą czuć się spokojnie, czy bandziorów od Dżingis Hana, gdzie wola naczelnika jest prawem, a nie dobro i zło, które Bóg ustanowił i Bóg określił. To jest test, który sobie możesz zrobić. I potem pójdź na wybory. Inny fragment, 15 werset tego samego rozdziału, 21. Sprawiedliwy raduje się, gdy się wymierza sprawiedliwość, lecz na złoczyńców pada strach. To jest to samo. Nie będę tracił czasu, bo już ten test zastosowałem. Tu możecie po prostu go odnaleźć i sami się sprawdzić. 15 werset 17 rozdziału. I ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana. I tu mamy pewien problem, bo poprzednie władze były dosyć, można powiedzieć, takie wyrozumiałe dla złodziei. Polska została rozkradziona po 89 roku. Mordercom komunistycznym sprzed 89 roku, chociaż ta granica jest umowna, bo przecież komunistyczne komando śmierci dalej działało i wielu ludzi zostało zamordowanych po 89 roku przez siły komunistyczne działające w Polsce, nie? Przez to takie tak zwane komando śmierci, czy tego seryjnego samobójcę i tak dalej, i tak dalej. Niewykluczone, że do dzisiaj ta banda jeszcze dalej dysponuje takimi możliwościami. Czy ci ludzie zostali w jakiś sposób rozliczeni i ukarani? I tu zobaczcie, cała banda po okrągłym stole, czyli tej zmowie biskupów katolickich z komunistycznymi bandziorami, praktycznie nic nie rozliczyła komunizmu, a rozkradła majątek narodowy, który jakiś tam został zgromadzony i do dziś ani PiS, ani żadna inna władza tego nie rozliczyła. Praktycznie tu wszystkie władze po 89 roku mają minus, 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 minus. Nie? I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego. Także tamci są ohydą, bo nie rozliczyli zbrodni. Ale PiS zaczął ścigać niewinnych ludzi. Noż tu tam nie będę chyba zbyt małostkowy, jeśli podam przykład. Sędzia mówi, człowiek bez skazy, wywiadowców wysłał, żeby mnie sprawdzili. I wyszło mu, ogłasza to w sądzie apelacyjnym, człowiek bez skazy. Z punktu widzenia tego prawa państwowego nie mogą mi nic zarzucić. Dalej mówi, to co mówi, to wszystko może mówić, racja, można tak mówić. Ale kultura słowa i trzeba go skazać. A jakaż ta kultura słowa? Gnidowaty, nie mogę mówić. Zgniłe kacapskie jajco, nie mogę mówić. Za to mam iść na roboty przymusowe. Noż to tego żadna władza po 80. Komuniści tak, prześladowali chrześcijan. Ale po 89 roku wszystkie władze oczywiście nie reagowały na rozkradanie państwa i zbrodnie komunistyczne, ale żadna nie posunęła się, żeby człowieka niewinnego za to, że uczył zwrotu zgniłe kacapskie jajko wsadzać na 8 miesięcy pozbawienia czy ograniczenia wolności na roboty przymusowe. No tego nie było, zgodzicie się, to jest skandal. Dzisiaj o tym już też Polonia informuje, bo byli na spotkaniu z byłym już rzecznikiem praw obywatelskich, panem Bodnarem, który teraz kandyduje na senatora. Jutro, jak Bóg da, o 18:00 pokażemy wam więcej, co z tej rozmowy na temat mojego procesu wyszło. Także zarówno ci, którzy uwolnili, nie ukarali wszystkich zbrodniarzy komunistycznych, jak i na tych, którzy dzisiaj ludzi uczciwych wsadzają czy straszą więzieniem i na różne nieprzyjemności skazują, Bóg patrzy z odrazą. Zobaczcie, obaj są ohydą dla Pana. I
Dalej podobna myśl, już nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Wbrew prawu. I teraz dlaczego, to już zadam wam pytanie, mamy troszeczkę te czynniki elektroniczne ograniczone, nie będę pytał was o odpowiedź, ale chciałbym, żebyście to przedyskutowali, bo to jest trudne pytanie. Ono nie jest takie, wiecie, że w tekście to widać. Dlaczego Bóg tak ujął się za niewinnymi ściganymi przez bezbożną władzę państwową? Już nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać, upokarzać szlachetnych jest wbrew prawu. Dlaczego taki priorytet tej sprawie karania niewinnych niesprawiedliwego Bóg, że tak powiem, nadał? No toż tam proszę o dyskusję, czy w grupach biblijnych, czy w domu, czy po spotkaniu. A my idziemy dalej. Zobaczmy Psalm 82, werset 3. Jest pewna kategoria ludzi, która Bogu jest szczególnie droga. To się dość często... To tylko jeden z wersetów, a ich można by, myślę, kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, jeśli nie kilkaset znaleźć w Biblii. O dobrym sprawowaniu władzy politycznej trzeci werset mówi tak. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Inaczej mówiąc, nie ocenimy władzy publicznej tylko po tym, jak możnych sądzi. Nie, bo możni mają na, wiecie, łapówki, na adwokatów, sądy się zawsze ich trochę boją, bo tak i tak, nie? Ale jak człowieka, wdowę, sierotę, ubogiego, nie? Takie kategorie to są u Boga szczególnie ważne. Jak traktujesz człowieka bez politycznego znaczenia, bez władzy, bez bogactwa, nie? Podobnie w kościele u Jakuba jest, nie? Że jeśli przyjdzie bogaty, a wy go od razu na pierwsze miejsce, a przyjdzie biedny, no się nim w ogóle nie zajmujecie, no to postępujecie jak niegodziwi ludzie niewierzący. Nie? To tu jest w kościele podobnie to pokazane. Stąd musimy pamiętać, czy w Polsce człowiek biedny, którego nie stać na adwokatów, człowiek bez wsparcia politycznego, dużej siły oddziaływania publicznego, zamilczany i tak dalej, czy ma szansę na sprawiedliwość? Tu nie musicie długo dyskutować, bo odpowiedź wiemy, jaka jest. No dobra. Ostatni aspekt, jaki chciałem dzisiaj przedstawić, to jest życie gospodarcze. Bo mówiliśmy, ta modlitwa Pawła, abyśmy ciche i spokojne życie mogli wieść, spokojne, no to jest, że musisz mieć, że tak powiem, na jutro na chleb. Nie? Bo jak już masz ostatnią suchą kromkę, a dzieci płaczą, to jak ze spokojem zaśniesz, nie? Czyli spokojne życie oznacza też dostatnie. Nie mówię, żeby tam opływać w luksusach, kawior jeść i tak dalej, ale żeby mieć do pierwszego, nie? I zobaczcie, 29 rozdział też z Księgi Przypowieści, 4 werset. Król umacnia kraj prawem. No to jużśmy przerobili, to omówiliśmy. Ale jest druga część tego wersetu. Jak go można niszczyć? Kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Kto ściąga z Polaków wiele podatków, niszczy naród polski, niszczy państwo polskie. Zapamiętajcie, za rządu PiS Polacy znaleźli się w czołówce całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o jaki procent naszego wytworu, tego, co wypracujemy, czyli dochód narodowy, brutto, jaki procent z tego musimy złodziejskiemu państwu oddać? Polacy są na czele wszelkich statystyk. Jesteśmy łupieni niemiłosiernie. Kto ściąga wiele podatków, niszczy Polskę. To myślę, że z tych kryteriów dodatkowych wystarczy. Mówię, mamy troszeczkę warunki podziemne, stąd skrócę ten aspekt dyskusji nad tym. Bardzo was zachęcam z kolei, żebyście w komentarzach tę dyskusję pociągnęli.
I będę się starał, ja czy inni pastorzy z naszego kościoła, czy ludzie z naszego kościoła, będziemy się starali wam czy pomóc znaleźć odpowiednie teksty biblijne, czy zmierzyć się z waszymi argumentami. Na pewno nie wszystkie czynniki omówiłem. Na przykład sprawa aborcji. Sprawa aborcji jest rzeczywiście trudną sprawą i kładzie się cieniem, jeśli chodzi o to ustawodawstwo, na te wszelkie opozycyjne partie czy środowiska. Nie? Tu ta katokomuna, czyli PiS z Konfederacją ma, wydawałoby się, właściwe stanowisko. Ale pamiętacie, co mówiłem już parę lat temu, że w Polsce doszło do zrobienia pewnego kompromisu w tej sprawie. Nie był to najlepszy, doskonały układ, ale był jednym z lepszych, można powiedzieć, w świecie. I PiS w swej bucie powiedział nie, zrobimy lepiej. Teraz naczelnym hasłem tych wszystkich opozycyjnych w stosunku do PiS-u i Konfederacji sił jest właśnie likwidacja tego kompromisu. To przewidziałem, to zapowiedziałem. Nie tylko deklaracje słowne, ale i owoce też się liczą. Dalej można porównać statystyki i zobaczyć, że zobaczcie, Polska umiera. Ustawy są super, ale dzieci się nie rodzą. Coś jest nie tak. I za to odpowiada już 8 lat PiS. Przejdę teraz do ogłoszeń. Za tydzień czeka nas zakończenie lata. Bardzo fajna impreza. Zapraszam do Lublina. Będzie się działo. Będą dokładnie dwa koncerty. Będą państwo Dajukowie i oni zrobią swój koncert, a potem nasza grupa muzyczna jeszcze dołoży na dokładkę, żeby się więcej działo. Także zapraszam za tydzień na Plac Litewski na godzinę 17.30. Pierwszy koncert, państwo Dajukowie, jest 17.30. To jeszcze będzie za dnia. Mam nadzieję, że Bóg pobłogosławi pogodą. A około 19.00, to już będzie ciemnawo, ale będzie i oświetlenie i tak dalej, nagłośnienie fajniuśkie. Będzie koncert naszej grupy muzycznej. Także kto by chciał, w przyszłą niedzielę na Placu Litewskim, tuż pod tak zwaną pocztą główną, to znajdziecie nas, zresztą będzie nas widać po żółtych koszulkach, będziemy tam rozmawiać z wami. Także kto by chciał, takie zakończenie lata albo początek roku akademickiego, także szczególnie zapraszamy studentów. Drugie ogłoszenie związane jest z funkcjonowaniem naszej telewizji. Żebyśmy mogli nadawać, no to potrzebujemy waszego wsparcia. I co miesiąc, prawie co miesiąc, 1000 osób nas wspiera. Ile wsparło nas na dziś? 603. Czyli zobaczcie, tydzień został, a jeszcze 400 osób brakuje. Także jeśli widzicie sens istnienia takiej telewizji w Polsce, no to prosimy was, żebyście dokonali tego ruchu, żebyście nas wsparli także finansowo. Michale, czy... Sobota 30 września. A, ja mówię niedziela. Dobrze, dziękuję. Nie na przyszłą niedzielę, bo to już będzie, już polecie, bo to już będzie październik. Jeszcze raz. Zapraszam na sobotę tego 30 jeszcze września, czyli ostatni dzień września, Plac Litewski, 17.30 koncert państwa Dajuków i około 19.00 plac przejmuje nasza grupa muzyczna, czyli sobota, a nie niedziela. No widzicie, nie mam pomocy tych elektronicznych, no i wychodzą takie kwiatki, ale może lepiej zapamiętacie dzięki temu. Sobota, sobota, ostatni dzień września. Czy jeszcze jakieś ogłoszenia? Jeśli nie ma, to pozwólcie, że zamknę krótką modlitwą nasze spotkanie z podziemia. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nam błogosławisz, że umiemy i w obfitości, i w niedostatku, i w lepszych, i w gorszych warunkach, że mamy Twoje święte słowo, możemy je głosić, być jemu wierni, ale dziękujemy Ci przede wszystkim, że dałeś swojego ukochanego, jednorodzonego Syna, aby poszedł na krzyż i wziął karę,
która się każdemu z nas słusznie należała. Całą karę. Nic od nas nie wymagasz. Chcesz nas zbawić z łaski, bo Ty zapłaciłeś za wszystkie nasze grzechy krwią swego Syna. Nie ma takiego grzechu, którego byś nam nie przebaczył. Dlatego bardzo Cię prosimy, abyś użył nas jeszcze mocniej do tego, by ta wieść o darmowym zbawieniu przełamała katolicki zabobon o zasługiwaniu na niebo sakramentami i dobrymi uczynkami. Żebyś sprawił, żeby do każdego polskiego domu dotarła Twoja cudowna Ewangelia o darmowym, tylko z Twojej łaski, nie z naszych uczynków czy starań, zbawieniu przez zaufanie Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. W Jego imieniu Cię prosimy, nasz kochany tatusiu w niebie. Amen. Do zobaczenia.